Witam Państwa serdecznie, nazywam się Patryk Zawadzki. To już kolejny nasz film. W tym filmie będziemy pokazywali, jak podłączyć, zdiagnozować i zobaczyć na oscyloskopie i zinterpretować wyniki systemu sterowania za pomocą sygnału PWM. Przy czym rozmawiamy tutaj o elemencie wykonawczym, który będzie przepuszczał przez siebie prąd, a nie o elemencie, który ma tylko wysyłać sygnał mówiący o tym, że coś się dzieje, tak? Jeżeli możemy to rozróżnić, to elementem, który będzie nam wysyłał tylko informacje za pomocą PWM-u, będzie chociażby układ sterowania wentylatorami w tym samochodzie, czy układ przepływomierza powietrza. Natomiast my będziemy na chwilę obecną przeprowadzali diagnostykę na zaworze regulacji pompy wysokiego ciśnienia. Czyli będzie to między innymi przepływ, zarówno zmiana napięcia, jak i przepływ prądu. Będziemy analizowali te dwa sygnały. Ja będę chciał pokazać, dlaczego chcę pokazać ten prąd, dlatego że mówi to bardzo dużo o systemie sterowania PWM. Jeżeli chodzi o samo sterowanie PWM, to tu warto powiedzieć o tym, dlaczego to jest używane i jak to się wszystko dzieje, że to działa. Jeżeli chodzi o samo sterowanie, wyobraźmy sobie układ, że potrzebujemy coś wysterować za pomocą zmiany prądu, bo tak naprawdę na tym polega sterowanie PWM-em. No, kiedyś były takie układy, że był jakiś rezystorek, tak? Do tego przechodził nam prąd. Jak chcieliśmy na przykład obniżyć obroty wentylatora, przechodził nam prąd najpierw przez rezystor. Ten rezystor zmniejszał tak naprawdę przepływ prądu, obniżał napięcie na samym elemencie wykonawczym, co powodowało zmniejszenie prędkości obrotowej. Ale na chwilę obecną nie potrzebujemy zmniejszyć tego powiedzmy o połowę, tylko potrzebujemy wysterować element płynnie, czy to będzie przepustnica, czy to będzie zawór sterowania turbiną, czy to będzie zawór regulacyjny wysokiego ciśnienia, czy zawór sterujący wydatkiem pompy wysokiego ciśnienia. Potrzebujemy to wysterować płynnie. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że próbujemy to zrobić za pomocą rezystorów. No i teraz mamy tak, jeden rezystor to jedna wartość, drugi rezystor druga wartość. No układ sterowania byłby, no delikatnie mówiąc, taki, tak? Przy tym wszystkim to jest strata napięcia, strata prądu, energia wypuszczana w kosmos. To wszystko wymaga bardzo dużej ilości chłodzenia. Więc w tym momencie firmy, które zaczęły produkować takie układy sterowania, wymyśliły tak naprawdę już dosyć dawno temu, bo to już pierwsze samochody, które miały regulatory biegu jałowego miały, tak? Ale wymyśliły sterowanie za pomocą sygnału PWM, czyli zmiennego wypełnienia impulsów zasilających. Co powoduje tak naprawdę ograniczenie prądu, a przez to płynne wysterowanie każdego jednego elementu, który chcemy wysterować. Co jest istotne dla wszystkich elementów i wspólne dla wszystkich elementów sterowanych za pomocą PWM-u? Praktycznie wszystkie z nich mają w sobie jakiś element wykonawczy posiadający cewkę. Dlaczego? Dlatego, że cewka to jest taki element, który przeciwstawia się gwałtownej zmianie prądu. To jest jego właściwość fizyczna. Czyli załączamy zasilanie na cewkę, nie pojawia nam się od razu pełny przepływ prądu, tylko ten prąd będzie nam powolutku narastał, co pokażę tak naprawdę na oscylogramie, który tu będzie wyświetlany. Z drugiej strony ta cewka będzie miała taką właściwość, że w momencie, kiedy zamkniemy przepływ napięcia, tak naprawdę zasilanie tej cewki, to będzie generowała takie dosyć nieprzyjemne impulsy wysokonapięciowe, ale układ sterowania, który będzie dopasowany do konkretnego elementu sterującego, będzie powodował, że one nie będą występowały, czyli napięcie nam będzie zanikało, natomiast przepływ prądu nie. Co też będzie bardzo ładnie widać na oscylogramie, co będzie powodowało bardzo piękną, płynną pracę elementu. Oczywiście ktoś zapyta, a jaką częstotliwością to wszystko jest sterowane? Aha, dobre pytanie. Chodzi o to, że każdy element jest inną, ponieważ to zależy od jego wielkości, od jego bezwładności. I na przykład stare regulatory biegu jałowego miały sterowanie za pomocą 100-hercowego wypełnienia. Czyli częstotliwość zmiany była 100 Hz, czyli 100 razy na sekundę załączano i wyłączano napięcie. Natomiast elementy mniejsze, typu jakiś zawór regulacji ciśnienia w układzie Common Rail, gdzie element wykonawczy to jest taka maluteńka kuleczka. On już niestety będzie sterowany zdecydowanie inną częstotliwością, tam dochodzi nawet do 1000 Hz. A już mówiąc o sterowaniu na przykład chociażby pompą w tym samochodzie, nie, tak, ale w układach benzynowych mamy pompy w zbiorniku, które są sterowane za pomocą PWM-u, żeby ograniczyć tak naprawdę wytwarzanie ciepła w zbiorniku. I tam rozmawiamy o częstotliwości 20 kilku kiloherców, czyli 20 kilka tysięcy razy załączamy zasilanie i wyłączamy po to, żeby ustabilizować ładnie przepływ prądu i żeby pompa miała stały wydatek, ale tak naprawdę stałą prędkość obrotową, tak, pod odpowiednim obciążeniem. My, badając taki układ, będziemy używali kanału A oscyloskopu i tu będziemy widzieli obraz napięciowy, a do kanału B podłączymy sobie
cęgi prądowe i będziemy badali przepływ prądu, czyli to, co powiedziałem, będziemy obserwowali i prąd, i napięcie na elemencie sterowanym. W zasadzie podłączymy sobie tutaj cęgi prądowe, jak i sam kanał napięciowy do elementu badanego i w zasadzie po uruchomieniu silnika możemy obserwować oscylogram na komputerze. Zanim uruchomimy silnik, przejdziemy jeszcze tutaj do ustawień oscyloskopu. Ja, ponieważ ten pomiar nie do końca jest taki, jaki jest dedykowany, ale wybierzemy sobie spośród pomiarów dedykowanych funkcji automotive sterowanie aktuatorem, czyli elementem wykonawczym ze zmiennym wypełnieniem. Dodatkowo jeszcze do tego dołączymy sobie na kanale B, włączymy czytanie prądu. Jak podłączyć element? Tu mamy pokazany w funkcji automotive, że podłączamy kanał A, przewód jeden podpinamy do elementu, drugi bezpośrednio do masy. My będziemy dokonywali pomiaru pomiędzy pinami elementu wykonawczego, co będzie nam tak naprawdę obrazowało spadek napięcia na elemencie, a nie jego napięcie sterujące, tak? W związku z tym przejdziemy do ustawień dodatkowych. Mamy na kanale B, będziemy używać cęg prądowych 60-amperowych z ustawieniem na 20 A i co do samego prądu, o, myślę, że 5 A, to już sobie sprecyzujemy w trakcie wykonywania samego pomiaru. Na chwilę obecną myślę, że te wstępne ustawienia nam wystarczą i możemy w zasadzie uruchomić silnik. Po rozpoczęciu pomiaru widzimy dwa przebiegi. Jeden przebieg mamy niebieski, to jest napięcie, przebieg czerwony, prąd. Zrobimy tak, żeby te przebiegi były trochę bardziej widoczne, czyli podniesiemy punkt zerowy, ponieważ napięcie na elementach wykonawczych mierzone pomiędzy pinami bardzo często schodzi poniżej wartości zerowej. Ma to związek z zabudowanymi elementami w sterowniku. Ponieważ wykres cały czas nam się przesuwa po ekranie, nie jest zatrzymany, żeby go można było analizować, wypadałoby go jakoś zablokować. Robi się to za pomocą funkcji tak zwanego triggera, czyli wyzwalania. Ustawimy sobie wyzwalanie, ponieważ widzimy wykres jako powtarzalne i poziom napięcia tak, żeby wykres, można powiedzieć, był zablokowany. Zwróćcie uwagę, że na chwilę obecną wykres się nie przesuwa na ekranie. Mamy zapisanych 32 ekrany na oscylogramie tutaj w komputerze. Na chwilę obecną możemy wyłączyć silnik i wtedy powiemy, jak to wszystko wygląda i jak, na co zwrócić uwagę, analizując tego typu sygnały. Jeżeli chodzi o analizę sygnału PWM, zwróćcie uwagę, mamy niebieski przebieg, to jest napięcie, czyli mamy załączenie zasilania, czyli załączenie przepływu prądu i później wyłączenie. Na czerwonym mamy obrazowany prąd. Tak jak powiedziałem wcześniej, cewka przeciwstawia się gwałtownemu narastaniu prądu, w związku z tym mamy załączenie zasilania, następuje, zwróćcie uwagę, wzrost tutaj napięcia, tak, raczej płynącego prądu, i później wyłączenie elementu i mamy rozładowywanie wewnętrznych kondensatorów w sterowniku, przez co nie ma takiego gwałtownego tutaj wyładowania, tylko ten sygnał PWM-owy jest piękny, ładny i prostokątny. I na to musimy zwrócić uwagę, analizując sygnały PWM-owe, że te wartości mają być po prostu, ten przebieg napięcia musi być prostokątny. Jeżeli przebieg napięcia ma jakieś łuki, jakieś bardzo duże wyładowania, jakieś spadki napięć, jesteśmy w stanie zaobserwować, może to świadczyć o uszkodzeniu wiązki elektrycznej w samochodzie, a na to warto zwrócić uwagę, ponieważ wtedy co będzie robił system sterowania, jeżeli będzie miał problem z wiązką elektryczną? Doprowadzi do jednej wartości. Będzie chciał dojść do tego, żeby prąd płynący w obwodzie tutaj, czyli czerwony wykres, uzyskiwał odpowiednie wartości. Czyli jakbyśmy podłączyli sobie teraz multimetr mierzący na tym samym przewodzie wartość średnią prądu stałego, to będzie dążył do tego, żeby ta wartość prądu była stała. Czyli będzie nam zwiększał szerokość impulsu wypełnienia, co w konsekwencji doprowadzi do jednej rzeczy. Dojść do wartości granicznej zakresu, którą ma zaprogramowaną w sterowniku i napisze, że jest poza granicą regulacji.
I teraz większość osób, które nie przeanalizują wiązki elektrycznej, nie przeanalizują tego, co tam się dzieje, wymieni element sterujący, nie zastanowi się nad tym, że mamy tak naprawdę uszkodzoną wiązkę. Wystarczy, panowie, prosty pomiar oscyloskopowy, wpinamy się między piny i widzimy. Jeżeli nie jest to prostokąt, szukamy problemu z wiązką elektryczną. Myślę, że dzięki temu naszemu filmowi instruktażowi każdy będzie w stanie już podłączyć taki element sterowany PWM-em i przeanalizować jego sygnał, a po pewnym czasie będzie to w zasadzie robił bez najmniejszego problemu automatycznie. Ja dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu i zapraszam na kolejne.